Oferujemy różnego rodzaju raporty, opinie, stanowiska, jak również szkolenia. Piotr Harasim w barwach Warmii i Mazur, prezes Business Center Clubu Jacek Goliszewski oraz kanclerz Loży Warmińsko-Mazurskiej Jan Zdziarstek. Witam panów. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie prezesie, pozwoli pan, że od pana zacznę. Business Center Club, zmiany, prawda, jakie i wyzwania, jakie czekają Business Center Club w Polsce w 2023 roku. I może zacznijmy od podsumowań i przejdźmy płynnie do tego, co was czeka w tym roku. Bardzo proszę. Czy pierwsza sprawa, bardzo dziękuję państwu za zaproszenie do tej telewizji Kopernik. Bardzo sobie cenię taki bezpośredni wywiad, bezpośrednią relację i wymianę myśli. Wracając do pana pytania, przez te ostatnie 30 lat otoczenie gospodarcze, jeśli chodzi o przedsiębiorców, bardzo się zmieniło. Stało się bardziej kompleksowe i bardziej dynamiczne. To są przede wszystkim zmiany makroekonomiczne. Pandemia, która rozpoczęła niestety lockdowny, obniżenie produkcji, obniżenie popytu, wojna w Ukrainie, która przerwała łańcuchy dostaw. No i obecna sytuacja gospodarcza w Polsce, pochodna niejako tych poprzednich lat. A więc przede wszystkim wysoka inflacja. Druga sprawa, wysokie ceny nośników energii. Trzecia sprawa, wzrostu procentowy, co się przekłada na droższe pożyczki, na droższe kredyty. Brak pieniędzy z KPO, mała stopa inwestycji. To są te zagadnienia makroekonomiczne. Drugim elementem tych zmian w otoczeniu gospodarczym jest to, że państwo coraz bardziej ingeruje w przedsiębiorstwa. Mieliśmy na początku roku Polski Ład. Nie chcę już tutaj przytaczać krytyki, która była z tym związana. Jest to kilkusetstronicowy dokument zakładający zmiany nie tylko w podatkach, ale w naliczaniu składki dla przedsiębiorców i wśród naszych członków, a myślę, że wśród innych przedsiębiorców, spowodował bardzo duży chaos informacyjny. Teraz dochodzimy do tego, że podsumowanie czy rozliczenie podatku za 2021 rok, 2022 rok będzie w trzech systemach podatkowych. Następną taką ingerencją państwa jest dyrektywa Unii Europejskiej, która nakazuje przedsiębiorcom raportowanie pozafinansowe, tak zwane ESG, czyli od skrót Environment Social Government, czyli aspektów pozafinansowych dotyczących ochrony środowiska, nadzoru korporacyjnego, zapewnienia społecznej odpowiedzialności biznesu. Od 2024 roku wszystkie przedsiębiorstwa duże, powyżej 500 zatrudniających pracowników, ponad 500 pracowników, będą musiały te standardy wdrożyć, a od 2025 roku już przedsiębiorstwa, które zatrudniają powyżej 250 osób. I trzecia sprawa dotycząca tej dynamiki i kompleksowości otoczenia, to, że zmieniają się warunki prowadzenia biznesu z punktu widzenia przedsiębiorców. Nazwę tutaj tylko hasłowo robotyka, automatyzacja, cyfryzacja, digitalizacja, przemysł 4.0. I te wszystkie zmiany, o których powiedziałem, powodują, że powstają nowe szanse w otoczeniu, nowe zagrożenia, ale również zmieniają się potrzeby przedsiębiorców. I teraz wracając już konkretnie bardziej jako odpowiedź na pana pytania, w kontekście tych zmian Business Center Club chce odpowiadać na te potrzeby przedsiębiorców, ale nie tylko odpowiadać, również je antycypować, wskazywać dobre rozwiązania, zwracać uwagę na ryzyka, pokazywać dobre instrumenty. W jaki sposób z tej waszej wiedzy przedsiębiorcy, czy wasi członkowie mogą korzystać? Mamy pakiet usług, który kierujemy do przedsiębiorców. W tym pakiecie usług są różnego rodzaju usługi. Pierwsze to są usługi dotyczące wiedzy i innowacyjności. Oferujemy różnego rodzaju raporty, opinie, stanowiska, jak również szkolenia, seminaria i w ramach tych seminariów właśnie przedstawiamy ryzyka, zagrożenia, nowe instrumenty, dobre praktyki biznesu. Druga sprawa, staramy się integrować przedsiębiorców. W ramach pakietu usług będziemy proponować czy promować usługi dotyczące relacji, dotyczące wzajemnej współpracy, dotyczące networkingu. I trzecia rzecz, którą tutaj proponujemy, to jest polisa bezpieczeństwa.
w ramach Policji Bezpieczeństwa każdy członek otrzymuje pomoc od nas, jeżeli zagrożone są jego interesy zawodowe czy osobiste. I to jest takie nowum na rynku polskim. Żadna z organizacji przedsiębiorstw czegoś takiego nie proponuje. Doprowadziliśmy do zmian wielu niekorzystnych przepisów. Uchroniliśmy przedsiębiorców przed bankructwem. Wspomagamy przedsiębiorstwo przed urzędami skarbowymi, przed windykacją należności czy znalezieniem pracy. Jesteście takim rzecznikiem polskich przedsiębiorców, można to tak nazwać. Tak, dokładnie. I to jest ten zmiany dotyczące pakietu usług, ale również chcemy być jak najbardziej kreatorem przyjaznego otoczenia gospodarczego dla przedsiębiorców. I to odbywa się na poziomie naszych drugich usług, że się tak wyrażę, to znaczy lobbingowo-opiniotwórczych. W październiku ubiegłego roku przejęliśmy przewodnictwo w Radzie Dialogu Społecznego. W ramach gabinetu gospodarczego, gabinetu cieni, też nową, powiedziałbym, na rynku polskim, bo żadna z organizacji przedsiębiorstw nie ma takiego gabinetu. Od 10 lat recenzujemy rząd. I trzecia rzecz, mamy rzeszę ponad 150 ekspertów zorganizowanych w około 30-40 komisjach branżowych, w ramach których na poziomie rządu, senatu i Sejmu prezentujemy nasze stanowiska i nasze postulaty. Panie prezesie, kogo zapraszacie do swojej organizacji? Na kim wam zależy? Zależy nam w zasadzie na wszystkich przedsiębiorcach, tylko no nie wszystkie mają taką potrzebę, ale przede wszystkim średnie i duże przedsiębiorstwa, jak również, znaczy również zagraniczne, również polskie. To, co nam również zależy, na przyciągnięciu młodych przedsiębiorców. I tutaj też w najbliższym czasie wystartujemy z taką inicjatywą BCC Innowacje, gdzie chcemy zaproponować tak pakiet usług dla tych młodych. I teraz tak pytanie chciałbym zadać panu kanclerzowi o rolę i znaczenie dla naszego regionu Loży Warmińsko-Mazurskiej BCC. Jakie jest tutaj wasze główne zadanie? Panie dyrektorze, nasza loża spełnia bardzo ważną rolę w życiu gospodarczym naszych przedsiębiorców, ponieważ jesteśmy wszędzie, tam gdzie powinniśmy być, jeżeli chodzi o moich członków, o kanclerza. Jesteśmy, dam takie przykłady, w Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego, tam jesteśmy w prezydium, w Radzie. Działamy, bronimy przedsiębiorców, pomagamy, wszelkie problemy wyjaśniamy jako praktycy, doradzamy. Jesteśmy też w Wojewódzkiej Radzie Rynku Pracy. Jestem jako kanclerz, jestem tam wiceprezesem tej rady, ale jesteśmy też w Radzie Naukowej w naszym Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim, jak i też w Radzie przy Izbie Skarbowej. Panie kanclerzu, jak Warmińsko-Mazurska Loża Business Center Clubu prezentuje się na tle innych województw? Są takie obserwacje? Oczywiście, nasza loża się rozwija. Cały czas ciągle przychodzą nowi przedsiębiorcy, co bardzo są etyczni, bo chodzi o takich właśnie nam przedsiębiorców, co mają prestiż, mają etykę w biznesie, to jest bardzo ważne, są przedsiębiorcy i mamy nowych ciągle, ale nikt nie odchodzi, tylko przychodzą. I jestem przekonany, że w najbliższym okresie czasu będziemy w czołówce. Na razie zajmujemy miejsce gdzieś tak w pierwszej dziesiątce, także pozycja jest wysoka, ale dążymy, żeby dorównywać tych lóż, co mają 80 przedsiębiorców, 100 albo ponad 100 przedsiębiorców, także w tym kierunku idziemy. Także. A jeśli ktoś chciałby zasilić szeregi Business Center Clubu, w jaki sposób może to zrobić? Wystarczy telefon, zapukać do waszych drzwi? Jasne, jesteśmy, po pierwsze u nas jest strona naszej Loży Warmińsko-Mazurskiej, może na wejść Loża Warmińsko-Mazurska BCC, jest telefon komórkowy do kanclerza i też dzięki za tutaj współpracę z telewizją regionalną Kopernik, też słuchacze, przedsiębiorcy, którzy jeszcze nie są zrzeszeni w naszej organizacji, w naszej loży, słuchają, śledzą nasze poczynania naszej loży i po krótkim okresie czasu stwierdzają, że warto i trzeba brać czynny udział w tej loży, zapisać się do loży i razem z kanclerzem i z członkami loży i z całym BCC współpracować, działać, bo warto. Czasy bardzo trudne, mimo wszystko bardzo trzymamy kciuki za rozwój polskich przedsiębiorstw, jak i samych przedsiębiorców, a w razie czego zawsze mogą się zgłosić do specjalistów z Business Center Clubu, którzy zawsze służą pomocą. Jacek Goliszewski, prezes Business Center Clubu oraz Jan Zdziarstek, kanclerz Loży Warmińsko-Mazurskiej BCC, byli państwa i moimi gośćmi. Piotr Harasim, bardzo dziękuję panom za rozmowę. Dziękujemy bardzo.
Telewizja Kopernik. Kopernik.tv